Znajdujemy się na terenie Stoczni Wojennej, w której budujemy pierwszy z trzech okrętów programu Miecznik. W tej chwili jesteśmy na etapie osiągnięcia pierwszego kamienia milowego. 31 stycznia będzie położona stępka pod pierwszy okręt ORP Wicher. Jeśli chodzi o cykl produkcji w stoczni, to zaczyna się od ocięcia blach. Jest to nowoczesna maszyna, która została zakupiona w ramach inwestycji na programie Miecznik. Plazma z głowicą 3D. Po wycięciu elementów są one zabierane na następne stanowisko. Część elementu zabierana jest na ciąg sekcji płaskich. Na tym ciągu sekcji płaskich mamy łączenie blach w większe arkusze. Następnie są spawane usztywnienia pierwszego rzędu. Potem taki płat przejeżdża dalej na ciągu sekcji płaskich. Są już spawane usztywnienia drugiego rzędu. Tutaj mamy w tej chwili instalowany nowy ciąg do obróbki profili. Ciąg za chwilę zacznie funkcjonować. Część elementów trafia na mikropanele. To jest też następna inwestycja, która została zakupiona z inwestycji w programie Miecznik. Robot, który skanuje te mikropanele, następnie są one spawane automatycznie poprzez maszyny do spawania mikropaneli. Po zakończeniu spawania usztywnień pierwszego, drugiego rzędu takie płaty są przewożone do hali A210D, gdzie mamy następną maszynę. Jest to maszyna do spawania też automatycznego. Spawa na tych płatach, które zjechały z ciągu sekcji płaskich, są stawiane te wszystkie mikropanele i robot ma możliwość spawania w pionie i w poziomie w pionach do wysokości 3 metrów. Także powstają takie konstrukcje sekcji przestrzennych, takich podsekcji, które są budowane po te większe sekcje, tak? Z hali A210B sekcje przestrzenne po obróbce robota są przewożone na halę A210D, gdzie te podsekcje są łączone w większe sekcje. Osobną inwestycją jest hala budowy składania fregat. Jest to też nowa inwestycja, 150-metrowa hala, największa tutaj w rejonie Trójmiasta. W hali tej będziemy wyłączyć te sekcje już w cały okręt. Hala jest udźwigowiona w dwie suwnice 100-tonowe i w suwnicę 15-tonową. Na tej hali będzie się odbywało właśnie łączenie sekcji i bloków. Potem w tej hali będzie się odbywało wyposażenie. Gotowy okręt zostanie z tej hali przetransportowany za pomocą specjalnych modułów SPMT na barkę samozanurzalną. Barka zostanie wyprowadzona na zatokę i okręt zostanie zładowany z tej barki na zatoce. Także to jest jakby cały cykl od momentu przejazdu blach do stoczni momentu zwodowania okrętu. Potem taki okręt oczywiście jeszcze jest stawiany do kei i jest kontynuowane są prace wyposażeniowe, aż oczywiście do prób dokowych, morskich i do zdania okrętu. Dla stoczni praca przy programie Miecznik jest to szansa na unowocześnienie całej infrastruktury stoczniowej. Jest to dla stoczni skok tak naprawdę no, w XXI wiek. Ta stocznia poprzednio się borykała z różnymi problemami i w tej chwili ten program jest dla nas szansą na zbudowanie bardzo nowoczesnej, kompaktowej stoczni, która będzie służyła nie tylko programowi Miecznik, ale także innym programom dla Polskiej Marynarki Wojennej.